Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto solis, ciasto na zimno. Do przygotowania mamy masę kajmakową i musimy sobie tutaj zgromadzić 700 ml śmietanki kremówki 30%, 1 puszkę masy kajmakowej krówkowej, 250 g słonecznika łuskanego, 2 łyżki żelatyny i 50 ml wrzątku do żelatyny. Do całego ciasta potrzebujemy dodatkowo 2 paczek herbatników kakaowych i opcjonalnie albo 50 g słonecznika do posypania, albo kawę mieloną do opruszenia ciasta. Najpierw zajmiemy się samym spodem ciasta, czyli foremka wyłożona papierem do pieczenia, a na sam spód wykładamy herbatniki kakaowe. W zależności od wielkości herbatników, ilość może się ich różnić od podanych od nas. W każdym razie spód musimy wyłożyć, czasami trzeba dociąć. Foremkę zostawiamy, zajmujemy się słonecznikiem. Słonecznik dajemy na patelnię, bez żadnego tłuszczu, będziemy go prażyć, cały czas mieszając. Prażymy go na złoty kolor, ale tak naprawdę stopień wysmażenia, wyprażenia tego słonecznika zależy od Państwa. Teraz zajmiemy się żelatyną. Do miseczki dajemy żelatynę, zalewamy wrzątkiem. Lekko przemieszamy, ona nam spęcznieje. Zostawmy ją na chwileczkę. A jak już tak napęcznieje mocno, po chwili wymieszajmy ją całkowicie, żeby się rozpuściła w wodzie. Ona musi się całkowicie rozpuścić w tej wodzie i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Po przygotowaniu sobie tych kilku rzeczy przystępujemy do robienia masy kajmakowej. Do miski dajemy śmietankę kremówkę bezpośrednio wyjętą z lodówki. Ona musi być mocno schłodzona i zaczynamy ubijać, ale nie na sztywno. Musimy wyłapać moment, kiedy zaczyna gęstnieć. Jak wyłapiemy ten moment, to wtedy partiami dajemy naszą masę kajmakową, ale zmniejszymy sobie obroty miksera, żeby nie przebić naszej śmietanki. Partiami dodajemy, mieszamy, dodajemy, mieszamy. Aż do wyczerpania naszej masy kajmakowej. A teraz żelatyna, ona była wcześniej rozrobiona, zostawiona do wystudzenia. Jeżeli Państwo włożą tam paluszek, temperatura musi być obojętna, ani ciepła, ani zimna. I teraz powolutku, małym strumieniem wlewamy do naszej masy. Państwo widzą, obroty nie są zwolnione, to jest naturalne tempo lania naszej żelatyny do ciasta. Dolewamy, mieszamy. To musi się odbywać wszystko w miarę powoli. I teraz dokładnie mieszamy. Żelatyna ma tendencję do opadania na spodzie, więc pamiętajmy o wymieszaniu ze spodu i z boków tego ciasta. I to też robimy mikserem na małych obrotach. Jeszcze dodajemy słonecznik łuskany, prażony. Wszystko przemieszajmy, żeby połączyć jedno z drugim. Też nie za długo, żeby masa się nie zważyła. Wracamy do naszej foremki i wykładamy tutaj na te herbatniki tą przygotowaną masę kajmakową. Musimy ją oczywiście rozłożyć ładnie, wyrównać, uzupełnić braki. I kolejna partia herbatników wyłożona teraz. Tak jak przy poprzednim razie podajemy mniej więcej ilość sztuk, ale ilość zależy od wielkości herbatniku, więc proszę nie sugerować całkowicie, tylko zobaczyć jaka foremka, jakie herbatniki. Nam udało się bez docinania wszystko wyłożyć, teraz lekko dociskamy i wkładamy do lodówki na chwilę, kiedy będziemy przygotowywać kolejną masę, czyli masę kawową.
a na tą masę potrzebujemy 700 ml śmietanki kremówki 30%, 250 g serka mascarpone, 100 g cukru pudru, 3 łyżki kawy mielonej, około 200 ml wrzątku do kawy, 2 łyżki żelatyny i 50 ml wrzątku do żelatyny. Na początek musimy zaparzyć kawę mieloną, 3 łyżki, około 200 ml wrzątku. To trzeba wszystko przemieszać i zostawić do naparzenia i wystudzenia. Państwo mogą przygotować sobie mocniejszy napar lub słabszy. To od Państwa zależy oczywiście smak tej masy. Myśmy chcieli, żeby ta kawa była dosyć mocno wyczuwalna w cieście. I tak jak mówiłam, zostawiamy do naparzenia i wystudzenia. Teraz zajmiemy się żelatyną. Do miseczki dajemy żelatynę, zalewamy wrzątkiem. Lekko przemieszamy. Ona nam spęcznieje. Zostawmy ją na chwileczkę. A jak już tak napęcznieje mocno, po chwili wymieszajmy ją całkowicie, żeby się rozpuściła w wodzie. Ona musi się całkowicie rozpuścić w tej wodzie i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. A teraz śmietanka kremówka wyjęta bezpośrednio z lodówki, tak jak poprzednio. Musi być mocno schłodzona i zaczynamy ubijać. Tutaj również nie ubijamy na sztywno, tylko wyłapujemy moment, kiedy zaczyna gęstnieć. Jak wyłapiemy ten moment, dodajemy cukier puder, wszystko mieszamy, zmniejszamy sobie obroty najlepiej. Kolejna serek mascarpone, który dodajemy i mieszamy, łączymy. Najlepiej partiami, wtedy szybciej się rozprowadzi po całości. A teraz kolejny napar kawowy. Z podanej ilości kawy i wrzątku powinno wyjść nam około 100 ml naparu. Proponuję nie dawać więcej, ponieważ za bardzo rozrzedzimy wtedy śmietanę i masa nam nie wyjdzie. I tutaj nie wlewajmy od razu, zróbmy to partiami powoli, smakując, sprawdzając, czy już wystarczy nam tego naparu, czy smak kawy jest mocno wyczuwalna, czy mało wyczuwalna, a może trzeba więcej. Myśmy jeszcze dolewali. Zużyliśmy wszystki napar. Na koniec żelatyna, która była wcześniej rozrobiona, wystudzona, po włożeniu paluszka do żelatyny, tak jak w poprzednim razie, temperatura jest obojętna. Powolutku ją wlewamy, nie wszystko naraz, mieszamy też z mikserem o zmniejszonych obrotach. Pamiętajmy o tym, że żelatyna na spodzie się odkłada, więc trzeba ją wymieszać na spodzie i po bokach. Trzeba wszystko dobrze rozprowadzić. Nie za długo, żeby się masa nie zwarzyła. Odkładamy mikser, wracamy do naszej foremki, którą wyjmujemy z lodówki i na wierzch tych herbatników wykładamy masę kawową. Rozprowadzamy, wyrównujemy, uzupełniamy, równamy. A na koniec opcjonalnie albo posypujemy słonecznikiem prażonym, albo opruszamy kawą. To już od Państwa zależy, który smak Państwo wolą na tak zwanym finiszu. Myśmy opruszyli kawą, ciasto wstawiamy do lodówki przynajmniej na kilka godzin, wtedy te masy dobrze stężeją. Jeżeli wstawią Państwo na 12 godzin, to wtedy herbatniki również będą miały szansę zmięknąć. Ciasto jest wyśmienite. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie zasubskrybował naszego kanału, zapraszam. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.